Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Z Wędką nad Wodą w Polskiej Świat. W to wyjątkowo słoneczne i mroźne popołudnie. Dzisiaj znajdujemy się na zbiorniku pożwirowym niedaleko Nowego Targu z Maksem Krzysiem, moim przyjacielem i ichtiologiem. Jeżeli chodzi o ryby, to on wie naprawdę dużo i bardzo lubię z nim łowić, bo dowiaduje się zawsze czegoś nowego. Jeżeli chodzi o zbiornik, dlaczego ten, a nie dlaczego Czorsztyn przykładowo? Dlatego, że na Czorsztynie jeszcze lód jest na tyle niebezpieczny, że nie będziemy ryzykowali. Pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim. Tutaj jest już 13 cm lodu, prawie 15 można powiedzieć w niektórych miejscach, także ten staw, ta pożwirowa woda jest bezpieczna na tyle, że swobodnie możemy po niej chodzić. Jeżeli chodzi o głębokości na tym stawie, to myślę, że tak 2 do 3 metrów, nawet w niektórych miejscach nawet do 4 metrów głębokości. Będziemy próbowali łowić okonie, głównie będę nęcił ziemią z ochotką i tu taki mały challenge dla mnie i dla Maksa, bo zrobiliśmy tylko po pół litra ziemi. Nie więcej. Dodaliśmy robaka, czyli ochotki grubej, trochę jokersa, no i mamy grubą ochotkę oczywiście w styropianowym pudełku, żeby odizolować ją od zimna. Będziemy nęcili z ręki głównie, żeby nie straszyć tych ryb. Ja też z podajnika w pół wody rozsypię ochotkę i to będzie główny taki nasz, można powiedzieć, nasza taktyka na dzisiejsze wędkowanie. Mamy 4 godziny łowienia, taki sobie daliśmy czas. Nie dłużej, zobaczymy co się będzie działo. Zresztą mi się wydaje, że w minus 10 dłużej nie wytrzymamy. A może byśmy wytrzymali, ale no jest mroźno, bardzo mroźno. Oglądajcie program. Tutaj weźmiemy zanęcarkę wyczynową, ona jest ciężka, szybko idzie nam do dna, troszeczkę robaczków, grubej ochotki. No i teraz zrobione z wędki i wpuszczamy. Dobra i w pół wody, pach. Jeszcze podamy delikatnie grubej ochotki z góry, ale nie za dużo. Tu zanęciliśmy, możemy sobie zaznaczyć miejsce, że to jest nasze miejsce. Zostawiam to, tylko żebym nie zapomniał. I teraz przechodzimy do innej dziury, gdzie będę nęcił z ręki, chodźcie ze mną. Czyścimy. Tak jak mówię, no lód jest już odpowiedni. Zobaczcie. Ziemia z robakiem i taki orzeszek do wody tutaj pójdzie. Oczywiście bardzo dobre. Taki czerpak. Trochę jeszcze puścimy robaczka. Z góry okonie lubią. O, taką odrobinkę starczy. Pokazuję teraz wędki bez żadnych tajemnic. One są opisane. Żyłki są od 0,06 w przekroju do 0,09. Wydaje mi się, że to będą już odpowiednie na tę wodę. Małe, większe. Większe haki, mniejsze haki. Krótszy kiwok pod okonia. To też jest ważne. Może tutaj pokażę. Tu w tym wypadku mam typowy kiwok płotkowy. On jest dłuższy, delikatny. Ta płotka ma czas, aby wessać tą przynętę. Natomiast przy okoniach może być krótszy, on szybciej drga. Ta mormyszka staje się dużo bardziej taka, można powiedzieć, zachęcająca okonia do uderzenia. Ale najważniejszy jest robak. To jest bardzo istotne, aby mieć odpowiednie robaki, żeby były w dobrej kondycji. Na duże ryby to tego typu mormyszka, ona jest ciężka. Oczywiście teflonik, aby nam się nie przecinała żyłka. Dość duży haczyk, mocny haczyk, żeby się nie złamał. Kiwok jest przygotowany, tu jest 0,09. Ja lubię krótkie wędki. Dlaczego krótkie wędki? Dlatego, że jeżeli jest wiatr, silny wiatr, chowamy się na zawodach, czy nawet prywatnie, po prostu zasłaniamy się od wiatru, wiatr nam wieje w plecy i wędka cały czas, mamy z nią kontakt z przynętą, z
z kiwakiem. Oczywiście wtedy zakładamy albo delikatniejszą szczytówkę, jeżeli mówimy płotki, a jeżeli mówimy o konie, no to mocniejszą szczytówkę, żeby go wpiąć, prawda? To wszystko musi być dopracowane z tego względu, że musimy łowić ryby odpowiednio do naszego sprzętu. Nie możemy po prostu nastawiać się na bardzo małe płoteczki, na płytkiej wodzie, na sztywnym, można powiedzieć, na sztywnej szczytówce, bardzo, ale też kiwak. Jeżeli jest długi, on też nam zamortyzuje takie delikatne branie. No musimy wczuć te ryby, prawda? To jest bardzo ważne. Pytanie, jak łowimy, na jakiej wodzie, jakiej głębokości. Głównie ja, łowiąc na lodzie, ciemna zanęta, niedużo tej zanęty spożywczej, ale drobno zmielona, czasami mielę jeszcze sobie w domu tą zanętę i dodaję do ziemi. W tym wypadku łowimy o konie, no to ziemia, robak to jest podstawa i robak z ręki bądź z podajnika. Dzisiaj jesteśmy na niewielkim zbiorniku pożwirowym. Wiemy na pewno, że jest tu mnóstwo drobnego okonia. Wiemy też, że głębokość maksymalnie tutaj sięga 4 metrów. Dzisiaj nastawiamy się przede wszystkim, żeby właśnie to okonie połowić. Miejmy nadzieję, że między tymi drobnymi okoniami uda nam się złowić jakieś większe sztuki. Żeby... O, miałem właśnie branie. Jest okonek drobny. Zanęciliśmy ziemią z jokersem, bo nastawiamy się, tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie na okonie. Będziemy próbowali znaleźć miejsca, bo jest tutaj jeszcze dość mocno zarośnięte dno, jeszcze ta roślinność nie obumarła. Tu, jak widzą Państwo, jest jeszcze widać moczarkę, wyciągnięta przed chwilą przeze mnie z dna. Moczarka, która jest na dnie, która nam dość przeszkadza w łowieniu na mormyszkę, no bo podczepiając ją mamy fałszywe branie. Będziemy próbowali znaleźć miejsce, gdzie tej roślinności jest mniej, żeby tam właśnie połowić ryby. Jest już popołudnie, mamy dosłownie 4 godziny łowienia do zachodu słońca. Miejmy nadzieję, że uda nam się wstrzelić w te popołudniowe brania. Nasza ziemia z jokersem znęci jakiegoś pięknego grubasa, grubego okonia, garbusa, którego postaramy się Państwu pokazać. Teraz pokażę Państwu, jak ja łowię okonie. Jak cały czas tą wodę próbuję obławiać, to miejsce. Już nie będę na samym początku, bo o, od razu jest branie. Widzieliście to? Tylko wpuściłem. Czyli są tu ryby. Chyba troszeczkę minimalnie większa rybka. O, ładniejszy okonek. Fajny już taki. A, jest. Chodź tu, dygresie. Tu mam mocniejszą żyłkę, bo to jest 9. No i okonek. Nieduży, ale cieszy. Akurat w tym miejscu, gdzie łowimy, jest dużo zarośli na dnie. Czyli można powiedzieć, że tak zwana łąka podwodna. O, nie mogę mu wyciągnąć tej myszki. O, dobra, wyszedł. No i wypuszczamy. Pójdź sobie. W takich sytuacjach ja głównie nęcę z ręki. Albo sypię delikatnie robaka w miejscu, gdzie łowię. Pytanie, czy nie płynie, prawda, pod nami, bo to też jest istotne, żeby nam to wszystko nie spłynęło, ale tutaj tak w miarę możliwości stoi ta woda, więc sypię z góry, bo jest taka łąka pod nami, to też utrudnia nam łowienie. Jeżeli łowilibyśmy białą rybę, to musi być zanęta pracująca, żeby się zrobił taki słup, wtedy ta ryba wejdzie nam w to. Za bardzo nie możemy skleić zanęty. I bardzo ważne jest to, że przy wpuszczaniu już zestawu, jeżeli nie wiemy, czy są ryby, czy nie wpuszczaliśmy jeszcze zestawu, obłowić praktycznie całą głębokość, bo często ryby stoją w toni, szczególnie białoryb. A jeżeli łowimy okonie i wiemy, że są przy dnie, no to do dna podprowadzamy zestaw, zaraz Wam pokażę, jak mniej więcej, chyba że będzie kolejne branie, na co oczywiście czekam. No i teraz tak, jesteśmy na dnie, prawda? Możemy puknąć 2 razy, no już jest branie. No. Już jest branie. Możemy puknąć o dno 2 razy.
i zachęcić konia do uderzenia. No ale w tym wypadku on od razu zaatakował, po prostu był, czekał. Myślę, że tu jest kilka okoni, które są chętne do brania. Na haczyku dwie ochotki, spokojnie nam to wystarczy. Mam nadzieję, że Wam pokażę właśnie jak prowadzę, ale czy ryby mi na to pozwolą? Okaże się. Szybko, szybko wpuszczamy i zobaczcie. Uderzam o dno, delikatnie podprowadzam, zatrzymuję. Podprowadzam, o już jest branie. Już jest ryba. Nieduży okoń, no ale jest. I wpuszczamy, czysta woda jest. Pach, 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 pach. Zobaczcie, już jest branie. Pach, pach. Już jest branie. Ustawiły się. Tutaj postawiłem kulę z robakiem, z ziemią. Można donęcać z góry co jakiś czas, żeby te okonie utrzymać w łowisku. To samo tyczy się płotki, bądź innych ryb, aby cały czas one były aktywne. Łowimy już około półtorej godziny, cały czas mamy brania, non-stop łowimy, już po kilkadziesiąt ryb złowiliśmy, niestety są to cały czas niewielkie okonie. Udało się złowić nam jakiegoś tam ciut większego, ale to był w granicach tam do 20 cm. Na razie nie udało nam się zlokalizować i znaleźć tych wielkich, grubych okoni, a jesteśmy przekonani, że one tu są, no bo skoro są drobne, to i muszą być grube okonie. Mamy jeszcze przed sobą sporo czasu. Miejmy nadzieję, że przynajmniej za jakiś czas uda nam się złowić jednego większego. No w tej chwili spadł jakiś drobiazg całkowicie mały. No niestety, jest tego drobnego okonia jest tu niesamowitej ilości i trudno się przebić przez niego, żeby złowić jakiegoś większego. W tej chwili założyłem nawet już dużo większą mormyszkę z nadzieją na to, że może te drobne okonie nie będą skubały tej wielkiej mormyszki, ale to nic nie daje, te drobne okonie są bardzo agresywne. Nawet jeżeli założymy bardzo dużo ochotki na haczyk, te okonie bardzo mocno szarpią za tą ochotkę. No i niestety, no, musimy dalej próbować, może odwiercimy jeszcze kilka nowych dziur i spróbujemy zlokalizować te większe.
kończymy nasz dzisiejszy odcinek programu Z Wędką nad Wodę w Polskę i Świat. Zapraszam na kolejny przyszły czwartek o 16:10. Realizm polskiego wędkarstwa. Oglądajcie wszystkie odcinki, bo są dla Was. Wędkarstwo ma łączyć, a nie dzielić. Podsumowując dzisiejszy dzień, to na pewno złowiliśmy mnóstwo ryb, mnóstwo koni, takich w przedziale 15, może 13 cm. Zdarzały się pojedyncze, troszeczkę większe, ale nie było dużych ryb. Po prostu nie było dużych ryb, duże ryby nie biorą. No ten mróz jednak dzisiaj przybije, można powiedzieć, to ten staw i na pewno zbiornik czorsztyński, bo zapowiadają nawet minus 20 w nocy, także siarczysty mróz, ale pogoda wyśmienita, łowienie podlodowe, czyli jedno z najpiękniejszych, które ja preferuję i lubię, aktywne wędkowanie, a aktywne wędkowanie równa się lód, po prostu. Łowienie podlodowe musi być aktywne, dla mnie przynajmniej. Ale oczywiście można łowić też leszcze stacjonarne i duże okonie, jeżeli mamy taką ochotę postawić sobie namiocik, żeby aby grzały nam się ręce przy jakimś piecyku gazowym na przykład. No ale taktyka nam się sprawdziła, no ryb mnóstwo, mnóstwo ryb, ale sam drobiazg. W niektórych otworach nęciłem też grubą ochotką i podałem z podajnika w pół wody. Czysta woda jest bardzo, bardzo czysta woda. Ciemne murmyski stosowaliśmy, aby te okonie się nie poszyły. No. Niestety, nie zawsze łowi się duże ryby, ale ważne jest to, że jesteśmy nad wodą i mile spędzamy czas. O to chodzi, aby wędkarstwo było przygodą. Przygodą, która nas zaskakuje. Bo im więcej niewiadomych, tym lepiej. Im więcej ryb łowimy, których się czasami nie spodziewamy, przy łowieniu okoni weźmie nam duży leszcz, czy przy łowieniu leszczy weźmie nam duży okoń, no to te ryby cieszą. Szczególnie na cienkie żyłki. Oglądajcie program, piszcie, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach programu, bo ten program jest dla Was. Do zobaczenia.